kolejka rozgrywek. Trzeci ligi sezonu piłkarskiego 2024-2025. I w tym momencie pan Szymon Mędla wyprowadza obydwie drużyny. Najbliższe spotkanie. Przede wszystkim szkoda, tak? Bo gramy bardzo dobre spotkanie, mamy swoje sytuacje, których niestety nie wykorzystaliśmy. No, najgorsza bramka, tak? W 90 minucie, gdzieś tam, 97 dokładnie, do szatni. Szkoda, że tak to się potoczyło, że kończyliśmy ten mecz w 10, aczkolwiek jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o kolejne spotkania, bo pokazaliśmy, że będziemy mocni w tej lidze. Wierzyć trzeba zawsze. Właśnie minutę przed strzeleniem bramki jeszcze powiedziałem do Aleksa, żebyśmy wrzucali w pole karne. To zawsze jest na jakąś taką tak zwaną aferę. Gdzieś tam ktoś wygra głowę, ktoś przegra, komuś spadnie. I tak się zdarzyło właśnie, że gdzieś ktoś wygrał głowę, spadło mi pod nogi. I w tej ostatniej akcji meczu udało się wyrównać. Uważam, że mówię teraz w swoim imieniu, ale też i zespołu, że jesteśmy bardzo niezadowoleni. Przede wszystkim z naszej postawy. Byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania, wiedzieliśmy, jak będzie grał Sokół, wiedzieliśmy, jakie są ich mocne strony. Bardzo nerwowo w naszym wykonaniu. Myślę, że to jest, biorę to na karb dużej ambicji i takiej chęci wygrania dzisiaj, dobrego zaprezentowania się. Wiadomo, jak chłopaki, zespół, my chcemy zbyt mocno, no to czasami to działa w drugą stronę. Dzisiaj zdecydowanie za dużo własnych błędów. Uważam, że czas będzie tutaj grał na naszą korzyść. Cieszę się, że wywalczyliśmy ten jeden punkt, ale patrząc na dzisiejsze słabe widowisko, nie jestem zadowolony i tutaj no, musimy się uderzyć w pierś, bo jeszcze dużo pracy przed nami.